25 września. Dzisiaj wybieram się przez czarny szlak rowerowy na Rogowiec. Z Rogowca na Andrzejówkę. Z Andrzejówki czerwonym szlakiem granicznym do Janowiczek. Pogoda bardzo piękna. Jest 20 stopni. Cieplutko, można jechać. Oczywiście wyjechałem z Buszycy. Tu mamy czarny szlak rowerowy. Jestem teraz w tym miejscu i przede mną Rogowiec, Andrzejówka, potem mamy przy samej granicy szlak czerwonym i w Janowiczkach wyjadę sobie. Taka mała trasa. Także ja jestem gotowy, mogę jechać. Tak wygląda trasa czarnym szlakiem rowerowym w stronę ruin zamku Rogowiec. Widać już Rogowiec. Tam właśnie jedziemy. No i dojechaliśmy na Rogowiec. Rzut na mapę. Gdzie my jesteśmy? O! Tutaj jesteśmy, w tym miejscu. No i jedziemy sobie dalej szlakiem na Andrzejówkę. Błota. Bardzo dużo ludzi na szlakach. O! Mamy fajny podjazd. Oczywiście to jest najpiękniejsze. Jakie piękne podjazdy. Do zobaczenia na szczycie. Było pod górkę, teraz mamy z górki. No nie chciałbym spaść na dół tutaj. Jedziemy sobie powoli. A może nie powoli. No i takim sposobem dojeżdżamy do Andrzejówki. Coś tam w oddali widać Andrzejówkę. Ja już jestem za Andrzejówką. Z tego miejsca widać czasem Śnieżkę. No niestety dzisiaj tego nie widać. Przede mną jest Mieroszów, po mojej lewej stronie są Czechy. A ja teraz jadę na czerwony szlak rowerowy do granicznika. Przy czeskiej stronie, no i do Janowiczek. Miałem bardzo stromy zjazd, było trochę adrenalinki. Teraz będzie szybciej pod górę, a przede mną widać Szpiczak. Wieża widokowa już po czeskiej stronie. No jesteśmy teraz na trasie, gdzie co roku odbywają się maratony. Chociażby Powerade, czy też Sudety MTB Challenge. Także znana trasa. No a mi już zawitały Czechy, już są słupki graniczne. Teraz będziemy mieli troszeczkę w dół. No ja mam jakieś 7 km do przejścia granicznego. Także jedziemy. Thank you.
tak wygląda trasa po ścince leśnej. Ciężko przejezdna, ale kto się z tym liczy, nie? Ja właśnie jestem przed Janowiczkami, nie jadę już dalej. Spirytus podrożał, mam przejechane 25 km. Jadę już na Głuszyce, tam dobiję resztę. Takie minimum 30 km dziennie. Pozdrowienia dla wszystkich miłośników kolarstwa.